7 października 2020 roku, Sąd Rejonowy na Warszawy Mokotowa. Dzisiaj była sprawa z udziałem niegodnej urzędu, ścigane 2017 roku Bołkowskiej, ładnej wieloletniej, która pozwoliła mi się wypowiedzieć. I to w tym sądzie, którym zarządza Pąsik Joanna, Wołoch Joanna, dopuściła się złamania prawa z artykułu 379 KPK, jak i artykułu 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Państwa, którego nie jestem obywatelem. I wejście do tego sądu. Tak tutaj w tym miejscu, w tym gnieździe os, w tym szambie niszczy się sprawiedliwość. Tak. Oczywiście. Oczywiście, pierwsza sprawa. Dziękuję bardzo za zmianę terminu. Moim wnioskiem LS 193/2020, ponieważ były komplikacje ze sprawami toczącymi się w innych sądach. Przepraszam panie sędzia, 11:30 się spóźni obrońca, a 15 minut. I ze złożonym wnioskiem postulowałem o zmianę terminu, nazwisko sędziego prowadzącego sprawę oraz podanie znaku pisma. Otrzymałem oczywiście informację, czyli to zawiadomienie, które posiadam przy sobie, ale niestety naruszono prawo konstytucyjne moje do informacji publicznej, czyli nie podano nazwiska sędziego. Przed chwilą z wokandy wyczytałem, że prowadząca sprawę moją zawisłą w Sądzie Rejonowym Warszawa Mokotów pod sygnaturą 14 rzymskie KP 1776/20 prowadzona jest przez panią Bąkowską Ładna Violetta i niestety z przykrością stwierdzam, że osoba ta jest niegodna urzędu z tego powodu, iż znajduje się na liście 268 ściganych z kodeksu karnego, zgodnie z artykułem 238 kodeksu karnego. Jako niegodna urzędu sędziego i w związku z tym nie powinna nie tylko sama się wyłączyć, ale nie powinna być i wyznaczona do udziału w rozpatrywaniu moich spraw, które się toczą w sądach państwa polskiego już 15 lat. Oczywiście osoba ta, która już wcześniej uczestniczyła, bo uczestniczy w matactwach sędziowskich od roku 2017, nie stanie na wysokości zadania i nie zmieni swojego zdania co do istoty spraw wnoszonych do polskich organów sprawiedliwości na rzecz rehabilitacji niewinnego pana Wawrzyńca Jastrzębskiego, który został złodziejem, awanturnikiem, agresorem, zamachowcem. Ja zostałem uznany jako prowokator nawet. I tutaj to sprawa się toczyła w tym sądzie w związku z niegodną urzędu, z przestępcą na urzędzie Włoch Joanną. Także sprawa jest dla mnie oczywista, że osoba Violetta Bąkowska-Ładny w dalszym ciągu będzie uczestniczyć w tym ogromnym łańcuchu ohydnych matac, w tym szambie przekrętów, manipulacji, bo już nie mam innego określenia na to, co państwo prokuratorzy, jak i sędziowie wyczyniacie. Wniosek mój oczywiście jest naturalny i zasadny.
Dzisiejsze posiedzenie jest bezprawne, nie powinno być prowadzone w tym sądzie, którego prezes Pąsik Joanna również jest na liście niegodnych urzędu ściganych z kodeksu karnego. Gwoli zachowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązuje nadal i przestrzeganie jest nie tylko zobligowane przeze mnie, przez obywatela, chociaż obywatelem tego państwa nie jestem, jestem apatrydą, ale przede wszystkim przez samą władzę, artykuł 30 Konstytucji, artykuł 32, o poszanowanie moich praw do sądu właściwego zgodnie z artykułem 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego wniosek pierwszy, podważam obecność na urzędzie sędziego Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów przewodniczącą tego posiedzenia, panią Violettę Bąkowską-Ładny, która od roku 2017 wstąpiła do tego łańcucha ohydnych matac, tapla się w tym szambie, bo ja już nie mam innego określenia na to, co państwo wyrabiacie, jak jesteście bezczelni w swoich matactwach, jak potraficie łamać nie tylko podstawowe fakty, ale i prawo, w tym jak poruszyłem i przedstawiłem prawo zawarte w Konstytucji, czyli najwyższej ustawie określającej charakter tego państwa i w sposób już świadomy, bo wiecie o tym, że jesteście na liście niegodnych urzędu sędziego. Jest to określenie adekwatne. Niegodnych, tutaj nie ma żadnych wulgaryzmów, ścigany z kodeksu karnego, w którym to kodeksie karnym jest zawarta klauzula jednoznaczna. Kto składa fałszywe oskarżenia, kto pomawia, szkaluje, powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Jak do tej pory żaden z sędziów, prokuratorów czy z policjantów nie odważył mi się wytoczyć procesu za to, że go szkaluję, kiedy pełni swój urząd funkcjonariusza publicznego, czy to w ramach struktur policji, prokuratury, czy sądów. To jest pierwsza sprawa i ja to podnoszę bardzo teraz mocno, ponieważ uważam, że i wnosiłem już wcześniej, prosiłem wręcz, błagałem, no może nie, bo już na kolanach nie będę państwa prosił i nie będę żebrał. Ja domagam się szacunku dla samego prawa, a prawo jest jednoznaczne. Człowiek, który dokonał zakupu 10 sztuk jajek, opuścił sklep, ma paragon na zakupione przez siebie jajka. Poza tym sklepem w żadnym przypadku, ani na moment, na ułamek sekundy nie był, nie jest i nie będzie złodziejem. Natomiast wy i w tym Violetta Bąkowska-Ładna stwierdzacie z mocy swego urzędu, że taka osoba to złodziej. Mało tego, dopisaliście mu epitety agresora, awanturnika, zamachowca na bandytę Pawła Bogackiego, który dopuścił się zamachu na niewinnego klienta poza sklepem, ścigając go po pościgu pieszym, dopuścił się użycia bezprawnych dla niego, bo nie posiadał licencji, chwytów obezwładniających. I dalej tkwicie w tym, jak określić takie zachowania, jak określić taką sytuację, w której się znaleźliście. Ja znalazłem to słowo adekwatne do tego, które po raz pierwszy użyłem w piśmie moim LF, łamane przez 450, łamane przez 2018, mówiąc, że w tym szambie matac, przekrętów, manipulacji, kłamstw potopili się prokuratorzy, potopili się polscy funkcjonariusze publiczni i dalej brną w tym, i dalej się taplacie. I dzisiaj pani Violetta Bąkowska-Ładna, która w roku 2017 po raz pierwszy wystąpiła i miałem z nią przyjemność, w cudzysłowie oczywiście, i wierzyłem w jej uczciwość, prawość, sumienność, w jej nieskazitelny charakter i w to, że jest niezawisła, że potrafi się oderwać z tego szamba, że wyrwie się z tego. Ona brnęła, weszła w to i dalej dzisiaj ma zamiar uczestniczyć. Podważam jej dzisiejszą obecność, podważam całe postanowienia, które państwo wydajecie. Do czego się dopuszczacie? Jakie sprawy tutaj mają? To nie tylko sprawa przywrócenia godności człowiekowi, który żeście pozbawili, bo ten człowiek już nie żyje, tak jak Klaudiu Królik został pozbawiony życia, też oskarżony niewinnie przez sędziego Sądu Najwyższego Józefa Frąckowiaka. Żeście go zamordowali zimną krwią, dopuszczając do tymczasowego aresztowania. Wobec mnie stosowano też szykanę w postaci detencji psychiatrycznej, ukrywając matactwa urzędnika
Karola Lipińskiego, który nie wydał decyzji w sprawie mego nazwiska Lorenz Weimann w 2010 roku. Szykanowano mnie na różne sposoby. Tak jak już wspomniałem, tutaj padło nazwisko Włach i Anny, która nawet nie znając artykułu 379 KPK dopuściła się jego złamania i naruszając artykuł 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako przestępca, jako bandytka na urzędzie, bo inaczej nie mam innych określeń, wymierzyła karę Lorenzowi Freimanowi przez TZ, będąc tak już zaślepiona w swojej nienawiści i zemście, że nawet ten mały błąd nie dostrzegła w swoim postanowieniu. To jest przerażające. To jest potworne, to żeście Państwo uczynili z polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie wszyscy mówią wyraźnie, to nie jest wymiar sprawiedliwości, to jest wymiar niesprawiedliwości, to wymiar bezprawia, w świcie w tym. A najgorsze jest to, że nie dociera do Was to, że walcząc o godność każdego człowieka, walczę również i o Waszą, o Pani Bąkowskiej Ładnej Violetty, która powinna umieć się zachować i czarno na białym powiedzieć. Rzeczywiście stwierdzam, tak jak ten sędzia w Suwałkach, nie jest oczywiście zgodne z prawem noszenie maseczek, ale jest zasadne. A zatem nie mając umocowania prawnego, no widzimy jakąś okoliczność zmuszającą obywateli do noszenia tej maseczek. Ja mam na przykład świadomość zagrożeń. Dbam o to. I w tej chwili jestem zmuszony do wchodzenia do sali sądowej. Uciekam od tych tłumów. Nie mam żadnych kontaktów, a Państwo na mnie wymuszacie żenujące wejście do sądu, badania się osobiste, właściwie taka rewizja. Już to wnosiłem tutaj wielokrotnie, jak traktowany byłem przez pracowników ochrony. Podnoszę, że dzisiaj ten pracownik ochrony, który mnie zna, traktuje mnie bardzo poważnie. Ja nie uwłaczam tym przepisom. Ja zdaję sobie sprawę z zagrożeń, jakie społeczeństwo, a są różne osobniki w tym państwie, w tym kraju, ludzie zdesperowani, ludzie już zmęczeni, tak jak i ja, walką z wami, gdzie jesteście bezwzględni, jak bestie, psychopaci, zimną krwią, robicie wszystko, żeby ten proceder dalej trwał. Uważam, w związku z tym, jak powiedziałem, że dzisiejsze posiedzenie, to moje oświadczenie, tylko zmierza do jednego, że Bąkowska Violetta Ładny dopuszcza się łamania w sposób ewidentny prawa, artykuł 65 Konstytucji Rzeczypospolitej, mego prawa, jak i prawa każdego człowieka do sądu właściwego. Sądu właściwego to znaczy sędziego, na urzędzie sędziego, wobec którego nie padają żadne zarzuty. Tym bardziej zarzuty, które z mocy artykułu 238 Kodeksu Karnego należałoby przez artykuł 212, 216, czyli pomówienia czy szkalowania tej osoby, obniżania autorytetu na urzędzie, powinna być taka osoba oczywiście w jakiś sposób potraktowana, ukarana. Jeżeli pan Lorenz TZ, Freimann, został ukarany za to, że nie okazał i nie wstaje, bo narusza powagę sądu, to jaka powaga sądu była zachowana, kiedy ten właśnie sąd, czyli Włochy Anna, określona mianem, której rzuciłem prosto w twarz, że jest przestępcą, niegodną urzędu, ma czelność dalej występować i widać wyraźnie zemstę sędziowską na osobie, bo chcecie Państwo w jakiś sposób stłamsić społeczeństwo, chcecie zgnieść nas, chcecie upodlić, bo upodliliście się sami, mówiąc w ten sposób, że można Wam w twarz pluć, a do Was to nie dociera. Przecież moje określenia, to za które ja się wstydzę, bo Wy wymuszacie na mnie, to Wy prowokujecie mnie do tego, żebym znalazł właściwe określenie na to, gdzie ja się znajduję, z kim mam do czynienia, kim są te osoby, te istoty sprawujące urząd w trzeciej władzy państwa polskiego, w wymiarze sprawiedliwości. Nie macie za grosz sumienia, nie macie za grosz godności, nie macie za grosz czci własnej. Ja o cześć i godność człowieka walczę. O godność niewinnego, uczciwego, prawego Wawrzyńca Jastrzębskiego. Tak samo jak zabiegam o rehabilitację Klaudii Królika. Niewinnego człowieka, który odważył się przyjechać do Krakowa, stanąć w twarz z polskim wymiarem. I jak żeście go potraktowali? Do czego żeście doprowadzili? Błąd Klaudii Królika polegał na tym, że ogłosił gotówkę i był konsekwentny. Brawa dla niego. To jest dlaczego właśnie Klaudio Królik jest dla mnie bohaterem? Dlaczego on jest ikoną ruchu społecznego pokrzywdzonej Rzeczypospolitej Polskiej? Bo to jest człowiek, który dał słowo i je dotrzymał. Oddał życie w walce o sprawiedliwość. Pan Wawrzyniec Jastrzębski też nie żyje. Nie ma go. Ja, Lorenz Freimann, walczę i mam pełne prawa
o jego rehabilitację, pana Wawrzyńca Jastrzębskiego. Mam moralne prawo do rehabilitacji pana Klaudu Królika, jak i każdego jednego niewinnego człowieka. To wyście doprowadzili Tomasza Komendę do więzienia na 18 lat. Skazaliście Alfartusza Kraskę, Jacka Bacha. Tysiące ludzi zostało przez was pokrzywdzonych. I teraz do czego zmierzam? Oto w piśmie moim, zażaleniu, które państwo żeście mi podali, to za to powiedziałem, wyraziłem wcześniej słowa podziękowania, padły określenia wobec Pyzare Tomasz jako bandyty przestępcy na urzędzie prokuratora, który od roku 2013 w tym uczestniczy. I państwo nie reagujecie na to. Ja bym nie dopuścił do tego, by najpierw trzeba by wyjaśnić, czy rzeczywiście zarzuty moje, takie mocne określenie jak bandyta przestępca Tomasz Pyzara, rzeczywiście jest tym przestępcą. Dlaczego on się dopuścił, a dlaczego ja zostałem zmuszony do tego, by pod jego adresem takimi słowami operować, tak go określić? Nic. Państwo w swoich postanowieniach, a pani też już wydała, prokurator oczywiście uzasadnił logicznie, prawidłowo, zasadnie. A co ja napisałem w swoim zażaleniu? Ja nie mam zielonego pojęcia, o czym, kogo to dotoczyło, jakie zarzuty pan Pyzara rozpatrzył. To był jeden wielki bełkot w jego postanowieniu. I ten bełkot oczywiście uznaje sędzia na urzędzie sędziego jako zasadny, jako logicznie umotywowany, jako racjonalnie, zgodnie z życiowym doświadczeniem, czyim tylko oczywiście też i racjonalny sposób uzasadnione. Jest to dla mnie kompromitacja. Jest to kompromitacja tego, co wy wyrabiacie i co czynicie. I ja już powiem inaczej. W tej chwili jestem zmęczony, ale jestem zdegustowany tym, co w jakim stanie wy się znajdujecie. Nie ja, ale wy. Że wy w tym szambie nie potraficie się niego się wyrwać. Ja już powiedziałem Adamowi Chocholakowi, który przez 3 lata szykanował mnie detencją psychiatryczną ze względu na ewidentne przestępstwo urzędnika prokuratora Lipińskiego, który nie wydał decyzji w sprawie mego nazwiska. Notabene prawa mego nazwiska, które było sankcjonowane, uprawomocnione aktem notarialnym z roku 2010, 11 stycznia. To nawet wy podważaliście i podważacie akty notarialne państwa polskiego, wydane, sporządzone przez polskich notariuszy. Jeżeli ja w tej chwili zebrałbym to i miałbym to skomasować, to rzeczywiście jedno słowo szambo, jedno słowo kłamstwa, manipulacja, przekręty, ohydne, niedopuszczalne wręcz działania tych osobników, którzy na urzędzie sędziego z wykorzystaniem tego urzędu kompromitują się sami, to jest jedno, ale przede wszystkim kompromitujecie państwo polskie. Ja obnażyłem listą 268 sędziów niegodnych urzędu, jak i 172 niegodnych urzędu prokuratora degregonadę państwa polskiego, polskiego wymiaru sprawiedliwości, na którym pieczę, w cudzysłowie oczywiście tą pieczę, albo rzeczywiście pieczę, bez cudzysłowie, sprawuje Zbigniew Ziobro, chroniąc takie właśnie występki, bo tak to trzeba określić zgodnie z prawem, z kodeksem karnym, takie działania określone mianem występków na urzędach sędziowskich. Dlatego podnoszę jeszcze jedno, że łamiecie państwo ewidentne prawo każdego z nas, bo ja nie tylko dochodzę tutaj prawa dla siebie, dla Wawrzyńca Jastrzębskiego, dla Klaudy Królika. Ja walczę w interesie wszystkich osób, które są pokrzywdzone, a na wokandach w każdym sądzie w Polsce są tysiące spraw właśnie, kiedy to obywatel Jan Kowalski ściga z kodeksu karnego funkcjonariusza publicznego, a wy państwo swoimi matactwami nie dopuszczacie do tego, żeby obywatel zwykły mógł wykorzystać prawo należne mu do ścigania za przestępstwa funkcjonariuszy publicznych, którzy się czują bezkarnie, którzy dokonują wielkich afer na ogromne pieniądze. Tutaj mamy te afery, które już tutaj można znaleźć w mediach, a sprawa moja nie dotyczy sprawy niby wielkiej. Jest to sprawa właściwie błahostka. No, ale była sprawa za 40 groszy cukierek zjedzony przez klienta sklepu Biedronka. Sprawa dotyczy za wartości 10 sztuk jajek. Wówczas 2,99 zł, dzisiaj może około 5 czy 6 zł.
i nie potraficie zamknąć tego. Ja zawsze apeluję, jeśli jestem dopuszczony do głosu, dzisiaj bardzo dziękuję pani Wiolecie Bąkowskiej-Ładnej za to, że pozwala mi się wypowiedzieć. Ja nie spodziewałem się, że pani dopuści do tego, bo sędziowie, tak jak powie Marcin Żwiru, inni, wręcz z reguły, tak jak Włochy Anna, robicie jedną rzecz. Nie chcecie dopuścić do tego, bym wystąpił, bym pokazał, na czym polega właśnie wasze niecne, niegodne, ohydne działanie. Jak podniosłem, artykuł 186 Konstytucji mówi o tak zwanej dwuinstancyjności postępowań sądowych. Ja w tej chwili jestem w sądzie, jestem w sali sądowej i dla mnie jako Kowalskiego nie jest istotne, czy to jest posiedzenie, czy to jest rozprawa. Tego rozgraniczenia nie ma. Ja mam do czynienia z funkcjonariuszem publicznym, z urzędnikiem państwa polskiego obecnego, którego nie jestem obywatelem, notabene podkreślam, to jestem apatrydą i to też państwo tutaj doczynicie ogromne matarstwa w Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Pozbawiony wszelkich praw, nie mam żadnych dokumentów. Sama pani w roku 2017 była świadkiem, że nie posiadałem wówczas nic. W tej chwili posiadam takowy dokument ze zdjęciem, który to dokument nie upoważnia mnie do tego, by potwierdzić tożsamość. To jest wyrok 11 lutego 2020 roku trojga ściganych przeze mnie sędziów Sądu Administracyjnego, którzy stwierdzają, prawo jazdy nie poświadcza tożsamości właściciela tego prawa jazdy. W tej chwili znowu sytuacja jest tak złożona, że nie posiadam żadnego dokumenta, żadnych praw, a państwo na tym oczywiście żerujecie, nie dopuszczacie mnie do procedowania, do występowania, do składania pism i do dalszego, powiedziałem, dwuinstancyjnego, co najmniej postępowania. Jest to łamanie prawa konstytucyjnego dwuinstancyjności postępowań sądowych, ponieważ przyjęliście, że postępowanie karne wszczęte przez Jana Kowalskiego na etapie postępowania prokuratorskiego jest postępowaniem sądowym pierwszej instancji, a teraz, kiedy się znajdujemy w sali sądowej na wyniku zażalenia składanego na postanowienie prokuratora o umorzenie śledztwa lub umorzeniu postępowania, okazuje się, że jest to już druga instancja, której nie ma odwołania i prawomocne jest to postanowienie, które zaklepuje, jak powiedziałem wcześniej, postanowienia bełkotliwe, puste wręcz prokuratorów niegodnych urzędu. Doszło jeszcze do tego, że jest nowa sytuacja dla mnie i to jest nową wręcz, które w sądzie Pragi Północ się pojawiło, kiedy nowy sędzia, Maria Łukomska, dopuściła się kolejnego już matactwa ohydnego dla mnie, jakże i bezczelnego, kiedy stwierdza wyraźnie, że już nie ma żadnego obowiązku informowania. I ja tutaj informuję wszystkich pokrzywdzonych w Polsce, tych, którzy mają sprawy w postępowaniach prokuratorskich, składają zażalenia. Drodzy Państwo, no w tej chwili sytuacja jest tego rodzaju, że wyrokiem, tak można powiedzieć, to jest wyrok postanowienia, czyli orzeczeniem, mówiąc generalnie, ogólnikowo, polskiego sądu, polski sąd nie ma prawa powiadomiać obywatela o tym, że na jego zażalenie, na postanowienie prokuratora, kiedy obywatel ściga funkcjonariusza publicznego, należy go zawiadomić, że można już w sposób bez udziału, bez wiedzy skarżącego, pokrzywdzonego, wydawać postanowienia. I to jest właśnie postanowienie wydane przez Martę Łukomską dnia 9 września 2020 roku, która stwierdza wyraźnie, że ważnie, to się cieszę ogromnie, że proceduje tylko i wyłącznie na posiedzeniach, rozpoznając zażalenia, które ja nie debatuję z zabiłkiem, więc jeżeli mógłby się pan skupić, bo czas przeznaczony na wypowiedź powoli mija. No ja cieszę się ogromnie, że tutaj znalazłem 11 godzina zawiadomienie i godzina 11.30 zakończenie, bo z reguły miałem 5-minutowe terminy, miałem 15-10. Istotna sprawa jest tego rodzaju, pierwsze. Całkowicie podtrzymuje treść tego mego zażalenia, które jednoznacznie powiedziało, że ja przecież, tak prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, czego, kogo i dlaczego to zażalenie dotyczy. Bełkot postanowienia i w treści jego jest, prosiłem o to, żeby w jakiś sposób już mi przekazać. Kogo ja tam ścigałem? Komu zarzuciłem z mocy artykułu 238 Kodeksu Karnego, 212, 216 Kodeksu Karnego mocne oskarżenia, mocne zarzuty, kiedy podważyłem tej osoby wiarygodność jako urzędnika, funkcjonariusza publicznego?
To dla mnie jest oczywiście przykre. Tak samo jak przykre, że państwo ukrywacie swoje nazwiska, wstydzicie się chyba sami, że występujecie, bo można byłoby napisać w tym zawiadomieniu. Sędzia, oczywiście pani Bąkowska ładna, ja bym wiedział, że ta osoba i bym był inaczej przygotowany do wystąpienia swego. A tak zostaję zaskoczony, patrząc na wokandę, kto prowadzi sprawę. I podnoszę, że z mocy artykułu 176 Konstytucji oraz z artykułów 306, czyli prawo do złożenia zażalenia, z artykułu 329 Kodeksu Postępowania Karnego uznaję, że dzisiejsze posiedzenie z udziałem niegodnej urzędu, podnoszę, ja nie chcę pani Wiolety Bąkowskiej ładnie jako człowieka, osoby prywatnej, bo tak Joanna wystąpiła jako prywatna osoba na urzędzie sędziego. Dowodem tego było skasowanie nagrania, gdzie w ewidentny sposób pokazałem, rzeczywiście sprowokowałem, jakby to określił Miszkiewicz, Grzegorz Sądu Okręgowego, do tego, że ta istota, której rzuciło się w twarz, jest pani przestępcą, ta osoba powinna w tym momencie zamknąć sprawę i wytoczyć mi postępowanie za to, że naruszam jej godność, jej wiarygodność, jej autorytet na urzędzie sędziego. Dlaczego państwo do tej pory nie potraficie właśnie mi zarzucić, że ja was szkaluję? Ja podnoszę, ja się wstydzę tych słów. Jest mi tak przykro, że wobec sędziego, wobec którego ja powinienem go szanować. Tak, cieszę się ogromnie. Ja to powtarzam, podnoszę, żebyście państwo to nie uczyli, bo to nie jest nienotowane. To się cieszę tym bardziej. Podnoszę to, żebyście państwo zapamiętali, żebyście próbowali już nie raz. Bo była taka pani w prokuraturze krajowej, która mi zarzuciła, że ja szkaluję, podważam autorytet prokuratorów. I co? I znowu gdzieś to zmowa milczenia. Dlaczego milczycie? Pan Romuald Piątek podnosił to. To co żeście zrobili? Detencja psychiatryczna. Uciekł do Wielkiej Brytanii i tam siedzi. Nie te, żeście szykanowali. Jestem gotowy, świadom tego, pełny odpowiedzialności za słowa. Nie chcę państwa w żaden sposób obrażać jako osoby prywatne. Natomiast podważam wasze jestestwa na urzędach, na stolcach sędziowskich, na stolcach prokuratorskich. Wy kompromitujecie, znieważacie, podważacie autorytet państwa polskiego. Dlatego nie jestem i nie będę obywatelem państwa polskiego. No i jak powiedziałem, w tej chwili pani Bąkowska w dalszym ciągu tapla się w tym szambie i ja nie mam już nic do powiedzenia. Powiedziałem pani, więc powiedziałem, jest pani osobą niegodną urzędu, jest pani dla mnie przestępcą. Z wykorzystaniem urzędu sędziego pani w dalszym ciągu uczestniczy w tym łańcuchu matactw, bo rzeczywiście ja w dalszym ciągu nie wiem, czego dotyczyło moje zażalenie, co pan Pyzara rozpatrzył, kogo chronił, kogo popleczniczo bronił. Także ja też dziękuję pani za to, że... Ale pani nie ma prawa występować. Podnoszę to. Pani nie ma żadnego prawa wystąpić w tej sprawie. Ja również pani bardzo dziękuję.